sejowym, nie krzyką aż o co. Nie zajadę za dnia, to zajadę nocą. Nie mogę, 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 nie mogę
Państwa, oto jest pani, która jest kierownik właśnie tego zespołu. Ona będzie mówić po bułgarsku, a spróbuję to wytłumaczyć. Искам да благодаря за гостоприемството, с което ми посрещате, за поканата, която отправихте, да благодаря на моята колежка Агнешка Ружин за прекрасния състав, който е създала, на господин Мариан Орбанец за организацията и на всички участници в Жемя Вескицка за изкуството, което правят. Изглежда прекрасни вашите участници и много се радваме, че имахме тази висока чест да участваме в този наш общ концерт. Надяваме се, благодарим за поканата и се надяваме, че ще станем приятели. А от утре ние ще се опитаме да разгледаме и опознаем вашия прекрасен край. Благодаря ви от името на всички участници в танцов клуб Чайка. Proszę Państwa, sprawdzimy teraz Iliana, bo to, że polski i bułgarski umie świetnie, ale go sprawdzimy z pamięci teraz. Proszę Państwa. Chcielibyśmy bardzo Państwu podziękować wszystkim tu obecnym za zaproszenie w ogóle naszego zespołu, że mogliśmy tutaj wziąć udział właśnie. Chcielibyśmy podziękować Pani Agnieszce Ruszyn za tak wspaniałego zespołu i pozdrowić ją za właśnie za ten wspaniały zespół, który stworzyła. Panu Marianowi Mańcowi za organizację też bardzo dziękujemy. A jutro, mają nadzieję, że to jest nie jest ostatni raz, jutro oczywiście zespół wyjeżdża do Krakowa na cały dzień i chcieliby poznać chociaż troszkę ten piękny kraj. Wasz piękny kraj i mam nadzieję, że się jeszcze współpraca może się nawiąże między tych dwóch wspaniałych krajów tego folkloru, czyli bułgarskiego oraz polskiego. Който представлява снимки от нашия древен град Анхиало и да ги поканя да дойдат с концерт също в Поморие, за да видят съвременния град Поморие. Заповядайте. Вручаем още раз снимче, т.е. таки презент за вас. И хотели би вас запрошить, че бихте там виступили, вашите тем пенкни околици, чили Поморие. Więc już dostaliście od nich zaproszenie, Agnieszko, jakbyście chcieli po prostu, oni was będą gościć tam. Szanowni Państwo, a ja serdecznie dziękuję za zaproszenie nas tutaj. Dziękuję również zespołowi z Bułgarii. Miejmy nadzieję, że uda nam się nawiązać współpracę. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo za wasze uczestnictwo. A oczywiście teraz panią Marianowi też przygotowali coś. Panią Marianowi chcieli właśnie poczęstować tą, to, proszę Państwa, to się nazywa pita po bułgarsku. Dziewczyny właśnie z zespołu własnoręczne to zrobili, upiekli i stary takim, myślę, że słowiański zwyczaj, nie tylko bułgarskim, że jest chlebem oraz solą właśnie. To jest dla pana Marianka. A mam nadzieję, że się pan Marian na końcu podzieli wszystkimi, więc Marian, myślę, że wszyscy poczęstujesz potem. Proszę Państwa, tak zrobimy. Ci, co nie mają samochodu, to będą pić winko. Ci, co mają samochód, to się podzielimy tym właśnie wspaniałym wieczorem. Dobrze będzie? Proszę Państwa, no i za chwilę oczywiście dalszy ciąg programu. Będą jeszcze występowali na wspaniały zespół Czajka. Ostatni taniec, który będzie właśnie, to będzie taniec z publicznością, więc oni zaproszą wtedy wszystkich, znaczy podejdą do was i wszyscy się złapiemy za rączki, będziemy tańczyć prawo choro, ale to jeszcze nie teraz, oczywiście, a potem zapowiem, kiedy nastanie ten moment, a międzyczasem my zaprosimy jeszcze na scenie zespół Czajkę.